Stary, ale dzisiaj przywaliło paczek. Nie wiem, jak my się wyrobimy. Skąd to wszystko? Jak to skąd? Z przystani klocków. Siemano, klockowe świry! Witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Kolejnym odcinku z serii KBL, czyli serii gloryfikującej stare czasy, bo przecież wszyscy powszechnie wiemy, że kiedyś było lepiej. Było lepiej, jak nie miałem może nie było lepiej, jak nie miałem firmy. Kurde, no to mi się trochę kłóci, ale nie kłóci mi się to natomiast oczywiście z zestawem 3-2-2-1, w sensie moje posiadanie firmy, bo przecież ten zestaw jasno kojarzy się z dostawami klocków Lego, a te cały czas są do mnie na sklep przystańklocków.pl. Jeżeli nie byliście, to bądźcie, moi drodzy, bo ten zestaw między innymi tam, no nie powiem wam, że jest, bo może być, że między nakręceniem a wrzuceniem na YouTube'a ten zestaw mi się sprzedał, ale na pewno są tam jakieś inne zestawy, jest ich tam pełno, elementy, wszystko czego tylko i wyłącznie chcecie. I czy kiedyś na moją firmę będą dostawy tego typu, w sensie tirami, no to wątpię, bo czysto fizycznie nie mam na to miejsca. No ale byłoby, sami przyznacie, miło. Na przykład, ale mogliby takimi trami podjeżdżać, by wyjeżdżać ode mnie z towarem. No, wtedy bym całkiem sporo zarabiał, nie powiem. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że po ostatniej dostawie wielu nowości, ponad 130 zestawów i wiele z nich z opakowaniami, właśnie przydałby mi się taki tiras. No bo co tutaj dużo gadać? To mało miejsca nie zajmuje i jakoś to trzeba przewozić. Ale spójrzcie, jakie te wszystkie piękne są opakowania, tak naprawdę. Niektóre z nich to nawet misbiki, aczkolwiek je sobie zostawię. Ale spójrzcie, lata 80, lata 90. Napatrzeć się sam po prostu nie mogę. Wiele nowych nowości, także taki tiras przyda mi się na pewno na firmę, żeby je jednak wozić. Moi drodzy, 3-2-2-1. Całkiem intrygująca, można powiedzieć, nazwa. Mogliby się teraz zgadywać, mógłbym puścić wam muzykę z milionerów i mogłaby to ciekawa zagadka, ale odpowiedź to po prostu ciężarówka. Nie ma jakaś ciężarówka dostawcza, ciężarówka Lego, ciężarówka z Legolandu, nie ma nic. Ciężarówka. Truck po angielsku. No cóż, jedna instrukcja, to oczywiście mnie cieszy, bo mogli to rozdzielić na dwa, jak znam dzisiejsze Lego, ale na szczęście zrobiono to w jednej instrukcji. Mamy tutaj, moi drodzy, rocznik 2010 na instrukcji napisany, więc jak widzicie, no ponad dekadę, srogo ponad dekadę to już ma. Lego City wtedy wyglądało tak i pewnie niejednemu z was teraz zakręciła się łezka wokół i czujecie się jak ja, gdy widzę zestawy z lat 90, bo to po prostu jest wasze dzieciństwo. Tu jeszcze został zaprezentowany, ale co ja będę wam na obrazku pokazywał zestaw, jak mamy go przed oczami. Więc zaproszę was, a może najpierw do paczuszek. No właśnie, żeby było zabawniej, kręcę te recenzje z paczuszkami, zaraz idę swoje paczuszki pakować. Co kurczę ciekawe, niestety tutaj to wszystko, co widzicie, to są naklejki. Trochę szkoda, gdyby były to nadruki, dopiero wtedy ten element byłby cenny. Jednakże faktycznie tutaj przez to powstał dość duży blister z naklejkami, można by rzec. Mamy trzy takie opakowania, no właśnie, z tymi tirami, czyli tir wiezie tira, tircept. No wow, moi drodzy, każdej z paczuszek mamy po trzy. Co ciekawe, tego typu dużemu zestawowi, jaki jest tir, towarzyszy całkiem mały zestaw, który pudełkowo jest tym samym. Tu mi się trochę to kłóci, faktycznie nie powinno tak być. Mogli dać to mniej, na mniejszym. Tak samo jak i ostatni zestaw, no ten tutaj, żeby było ciekawiej, no ten chyba, znaczy go kojarzę, tylko nie wiem, czy była recenzja. Natomiast tego, kurczę, też kojarzę, ale nie wiem, czy była recenzja. No tak to wygląda, jak ma się ponad 1000, moi drodzy, jaki 1000, do 1500 będę dobijał filmów na kanale. Ciężko jest niestety spamiętać w pełni, co się ma, a czego się nie ma. 9 takich paczuszek, naprawdę było to spoko i przypuszczam, że jest sporo warte całkiem, no bo jednak opakowania z Lego z opakowaniami Lego, to jest coś cennego. Mamy również tutaj i tiraska i on, powiem wam szczerze, też wygląda, uważam, bardzo dobrze. To nie jest taki, wiecie, płaski tiras, oj, szyba i tutaj tu ścinamy i bach, mamy, nie? Spójrzcie, jak duży tutaj mamy tył. Nie bez powodu oczywiście mamy tutaj ten duży tył, bo czekajcie, czy to mi się w ogóle teraz fajnie weźmie? Dobra, tu się podnosi. Chciałem, kurczę, z tym podnieść, ale bez sensu, bo spójrzcie, ten pan tak dużo Lego musi wozić, tak dużo Lego kupujecie, że on aż tutaj ma taką, no, pryczę do spania. Prycza to się w tirach nazywa? Zapewne nie, ale leżankę, no nie wiem, coś takiego, gdzie może się kimnąć. Ba, ma tutaj telewizor, albo nowe zamówienia mu spływają i jedzie na bieżąco. Swoją drogą, tam się całkiem fajna mini fabryka zmieściła, o tym zaraz, na to teraz wpadłem. Jest siedzonko, są i drzwi, co nie jest takie oczywiste, więc mnie to cieszy. Lusterko zrobione w ten sposób. Kubeczek z kawusią, no bo jak się tyle je
jeździ, że tylko śpi, jeździ, śpi, jeździ. To kawusia też jest skazana, żeby tutaj się tym kofeiną wzmocnić. No i uważam, że to rozwiązanie samo w sobie jest naprawdę dobre, bo widzicie, możemy sobie tu otwierać. Chciałem podnieść, żeby tam bardziej palcami wejść, no ale faktycznie bez sensu trochę. Bardzo dobre rozwiązanie, jak i całe wykonanie tego tira. Wygląda on naprawdę poważnie, wręcz nie jak Lego City. Dzisiejsze Lego City chyba by aż tak dobrej konstrukcji nie popełniło. Spójrzcie, jeszcze tutaj schodki. Tutaj mamy, spójrzcie, to zapewne jest do tankowania. Tak zgaduję, po dwóch stronach możliwość. Tu okienko, żeby jeszcze jakąś jasność w tej kabinie miał. Naprawdę wygląda on, sami przyznacie, świetnie. Ten pojazd po prostu sam w sobie jest duży i chciałbym, by takich tirasów było po prostu więcej. No nie powiem, że może bez przesady, jakbym porównał go do Model Teamów, czyli tych mega profesjonalnych zestawów, ale mimo wszystko no ma coś w sobie zdecydowanie więcej niż klasyczne Lego City, sami przyznacie. Mamy również tutaj dwie minifigurki. Chociaż nie wyróżniają się niczym nadzwyczajnym. No pierwszy to no, pracownik taki typowo magazynowy, uśmiechnięty. Podoba mu się ta praca, co jest ewidentne. Plus ma on takie tutaj ogrodniczki. No brak żadnych długopisów i przyrządów świadczy o tym, że po prostu on jedynym zadaniem, jakie ma, to dźwigać paczki. Natomiast drugi chłop, żeby nie było, to w sumie nie wiem, co on ma za zadanie. Natomiast jest tutaj koszula wykrata, również uśmiech. Ciężko się nie uśmiechać, gdy pracuje się z Lego i mogę to wam potwierdzić osobiście. Figurki od takie zwykłe, chciałoby się rzec, jak na tak fajny set, ale nie będę tu wybrzydzał, bo nie wiem, jakie tu musieliby dać figurki i tak ten tir dla mnie zgarnia wszystko. Chociaż faktycznie jakiś ciekawszy magazynier, dedykowany magazynier mógłby tutaj być. Chociaż dedykowane City to gdzieś dopiero nam teraz się pojawia. Myślę, że w związku z tym, że Lego wie doskonale, że na dedykowanych rzeczach może narzucić licencję, czy coś bardziej cenę zwiększyć i dlatego te wszystkie Duke'i, Detainy się nam pojawiają. Nie odmawia się, kiedy pieniądz woła. Dość duży, on faktycznie przyznacie, szczególnie jak sobie porównamy do zawartości, którą on tutaj wiezie. Dość duża jest ta naczepa, sami przyznacie, spokojnie mogło to by być, nawet powiedziałbym, tylko tyle tej naczepy. Chociaż wtedy no nie byłoby tego efektu, bo wtedy mógłby to wyjść tutaj na pacę, nie? Ale, a musiało być. Oczywistym jest też, że nie mogli wypełnić tego setem 100 takimi kostkami. Znaczy, mogliby, tylko cena wtedy byłaby 100% większa, więc wiecie. No niestety, tak jak mówiłem, tam były naklejki również i tutaj to są naklejki, duży napis Lego jest naklejką. Faktycznie naklejką jest, zapomniałem tego pokazać również i tutaj. W związku z tym mamy set, gdzie nie mamy ani jednego elementu nadrukowego. Rejestracja i również to są wszystko naklejki. Innymi słowy, może nie jedyny, bo tak jest dużo. Ale wiecie, chodzi mi o to, że tutaj mamy no dość duży blister. Blister, no kurczę, żeby nie porównywać, ale podobnie trochę jak w Speed Champions, chociażby też kolor żółty to przypadkowy. Ale wpadajcie na tą recenzję, jeżeli nie widzieliście. Gdzie potrafi mieć po 16 i więcej naklejek. I to samo mamy tutaj. Mam tutaj taką podpórkę, że jak widzicie, może stać sobie niezależnie, ale może też być tu wieziona, co oczywiste. Mamy tutaj te drzwi, które właśnie nam się otwierają i skąd te paczki możemy brać. I spójrzcie, jak tu jest, kurczę, dużo tego. Dach się tu w żaden sposób nie podnosi. Jedyne jeszcze, jak możemy tu zajrzeć, to tymi bocznymi drzwiami, które nawet w teorii mogą być otwarte na wylot. Więc jakby się uparli, to jeden może, czekajcie, ja wam to zaprezentuję. Życie polskich, uwaga, symulator życia polskich kurierów. Hej Romek, nudzę się, zróbmy coś. Tak jest, Bogdan, od zawsze chciałem powiedzieć zróbmy coś, więc nie nudźmy się, zróbmy coś. Może zagramy w piłkę magazynową. Yeah, piłka magazynowa. Uwaga. Dobra zabawa. No i tak sobie moi drodzy kopią tymi paczkami. Niejednokrotnie pewnie dostaliście paczkę, że myśleliście, że ktoś z nią kopał. No i chyba teraz wiecie dlaczego. Ponieważ mają taką, kurczę, naczepę z dwoma drzwiami na wylot otwieranymi i że mogą grać, kurczę, w taką siatkówkę albo piłkę właśnie kopaną, piłkę magazynową, piłkę kurierską bardziej chciało by się rzec. Natomiast sami przyznacie, mówię, że dość faktycznie duże. Nawet jakbyśmy tutaj wszystkie paczki napchali, czego oczywiście nie zrobimy, no bo nie mają tu studów, żeby to u góry przyczepić, no to i tak by no, wyglądało to śmiesznie. A mówię, spokojnie, kurczę, jakby to było otwierane, tu by się nawet całą fabrykę Lego, jak dla mnie, można było zrobić. Oczywiście, to by było mocne fantazy, no ale nie zmienia to faktu, że był byłoby okej. Okay. Naczepa trochę duża, która zdecydowanie jest przesadzona w stosunku do paczek, które zawiera. Ale gdy już ją sobie nałożymy tutaj, to zdecydowanie ten efekt już robi. No gdyby takie auto wjechało mi do mojego miasta Lego, no to naprawdę nie jeden typek mógłby tutaj wejść i powiedzieć wow! No i tak to, moi drodzy, wygląda. I powiedzcie mi teraz, że kiedyś nie było lepiej, patrząc chociażby na
tego typu sety. Dzisiaj tirasy, no nie, jakby w sensie, no kurczę, muszę wyjść za kadr, bo się nawet nie mieści. No jakby nie mamy nic porównywalnie dobrego. I dziwię się, że ten motyw, tej dokładnie, znaczy tej nie tej, no covery tego typu zestawu powinny się pojawiać częściej, bo jednak dostaw tak dosłownie Lego to jest coś, co powinno się pojawiać co jakiś czas, uważam, cyklicznie wręcz. Cyklicznie wręcz mam nadzieję, że wy wpadacie na mój kanał codziennie. Można tak w ogóle powiedzieć? Chyba można. I jeżeli tego nie robicie, to zostawcie subskrypcję i wpadajcie codziennie, moi drodzy, do tego was będę zachęcał, ponieważ wiele się tu ciekawych rzeczy dzieje, ale o tym przekonać się musicie już sami. Dzięki, że byliście dzisiaj i mam nadzieję, że wkrótce widzimy się w kolejnych odcineczkach. Bye!